Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj Wam opowiem, na czym możemy filtrować wodę w akwarium i jak to zrobić prawidłowo oraz które rzeczy polecam, a które rzeczy nie polecam. Zacznijmy od tych polecanych i od tych najbardziej znanych. To są w pierwszej kolejności będą to gąbki. Gąbki takie, które ja stosuję, które polecam. Przy dużej ilości ryb są to gąbki perlonowe. To jest tego typu gąbka. To jest o średniej wielkości otworów, dziurek. Natomiast gąbki, których nie polecam, do dużej ilości ryb, ja to nazywam kąpielówki. Te gąbki to się nadają przy małej ilości ryb, przy małych ilości krewetek. Wtedy się dobrze sprawują i zdają swój egzamin, natomiast do dużej ilości obsady ryb to się kompletnie nie nadaje, bo momentalnie się zabija, zamula i ma bardzo krótką żywotność. Gąbki i wszystkie te rzeczy, o których Wam teraz powiem, to znaczy, najpierw może zacznijmy od gąbek. Gąbki mogą spełniać funkcję mechaniczną i mogą spełniać funkcję biologiczną. I te rzeczy, o których Wam powiem, spełniają funkcję biologiczną. I chodzi o to, że na wewnętrznej powierzchni porów umieszczonym w filtrze akwarystycznym z biegiem czasu osiedlają się szczepy pożytecznych bakterii nitryfikacyjnych. Drobnoustroje te wykorzystują w swoich procesach życiowych toksyczne dla ryb produkty przemiany materii, czyli np. amoniak i azotyny, utleniając je do postaci azotanów, dużo bezpieczniejszych dla mieszkańców akwarium. Czyli zacznijmy od tego, że tak jak mówiłem, gąbki, jeżeli posiedzą dłużej w akwarium, będą pełniły też funkcję biologiczną, ale pod warunkiem, że gąbki będą płukane w wodzie akwarystycznej. Jeżeli wypłukacie to w wodzie takiej ze zlewu z tym, z chlorem, to zabijecie te bakterie i po prostu będzie to tylko i wyłącznie filtracja mechaniczna. O gąbkach, jakie się stosuje, do jakich akwariów, do jakich filtrów, jakie są te gąbki, poświęcę następny film i następny film nagram i zamieszczę na internecie. Będzie to film o gąbkach, jakie stosować, rodzaje, parametry i tak dalej. To sobie na razie odpuścimy. Dałem Wam tylko takie podstawowe wiadomości teraz na temat gąbek. Natomiast teraz się zajmiemy, na czym jeszcze można filtrować biologicznie. Czyli od tego, co polecam. Jest to lawa. Takie coś. Kawałeczki lawy. Ma to bardzo dużą strukturę kanalników, bardzo dobrze to filtruje i można to użyć do nitryfikacji, czyli o tym, co mówiłem, i denitryfikacji, czyli jeśli nie chodzi o azotan, chodzi o azotynów, tylko chodzi o azotany. Ale o denitryfikacji opowiem Wam innym razem, czym to można zrobić, o co z tym wszystkim chodzi. Teraz mówimy o nitryfikacji, czyli o tym, co powiedziałem wcześniej, czyli w tej lawie bardzo ładnie się osadzają te bakterie, bardzo ładnie to filtruje. Wymienia się to raz na kilka miesięcy. Jestem też zadowolony. Lawę jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że kupuję tą droższą i lawa przy okazji będzie nawoziła minerałami, bo ma dużo różnych minerałów i przy okazji zyskamy nawożenie. Drugą rzeczą, którą polecam, to jest Pumex. Z tym, że musicie wiedzieć, że są różne rodzaje Pumexów i nie można stosować Pumexów syntetycznych, tylko i wyłącznie musi być Pumex naturalny. Jeżeli zastosujecie Pumexy syntetyczne, to mogą różne wariacje z wodą się porobić. No i mogą być różne skutki uboczne tego. Ja stosuję tylko i wyłącznie Pumex naturalny. Tak to wygląda. Też ma bardzo dużą ilość porów. Bardzo dobrze się filtruje. Wymienia się raz na parę miesięcy. Drugą, trzecią polecaną rzeczą to jest zeolit. Zeolit to są takie kamyczki. Też mają bardzo dużą ilość porów.
I zeolit, jeżeli wyeksploatujecie po kilku miesiącach, to się po prostu przefarbuje, zrobi się taki albo zielonkowaty, albo taki niebieskawy. No trudno powiedzieć, co to za kolor. W każdym bądź razie tak wygląda czysty zeolit. Też polecam, jest bardzo dobry. Następną sprawą, którą polecam, jest... kurde, jak się to nazywa? Za chwileczkę powiemy o tym. Inną, następną sprawą, którą polecam, jest to ceramika. Ale ceramikę nie polecam wam tanią chińską, bo tania chińska ceramika jest nic nie warta. Kawałek kamyka, praktycznie nie ma porów na tym i bardzo słabo to filtruje. Natomiast w miarę dobrą ceramiką jest ta ceramika z dziurkami, większą ilość porów ma, lepsza jest, lub Siporax. Fajną sprawą też jest bioceramika. Tu jest opakowanie z tego. Jest to szkło spiekane, też bardzo ładnie to filtruje, też bardzo ładnie się bakterie na tym osadzają. To jest to. Nie polecam kulek plastikowych. Kulki plastikowe moim zdaniem no mają bardzo małą powierzchnię, żeby się na tym bakterie obsiadły. Ja żebym to stosował tylko i wyłącznie do prefiltrów. Jeżeli miałem na przykład rzęsę czy jakieś inne rzeczy tego typu i w nocy się zrobiła zadyma i po prostu filtr mi naciągnął rzęsy i zatykało gąbki, no to zastosowałem to na prefiltrze jako po prostu taki wkład wyłapujący grubsze zanieczyszczenia. Natomiast jeżeli chodzi o bakterie, no ja w to specjalnie nie wierzę. No jakieś bakterie na tym będą, ale bardzo małe ilości, no bo tu jest bardzo mała ilość porów. Także jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, na przód do prefiltrów, no to może być. Natomiast jako filtrację to raczej za cienkie jest. I to jest... Pauzę sobie zrobię. I to jest, przypomniałem sobie, bo sprawdziłem, to jest keramzyt. Z tym, że z keramzytem powiem wam dwie rzeczy. Można to dostać w marketach. I niektórzy nabrali się z was i kupili keramzyt budowlany. Keramzyt budowlany nie nadaje się do akwarystyki, między innymi z tego, że ma różne dodatki. Może być tam na przykład gips. Możemy sobie strasznego świństwa w akwarium narobić. Do akwarystyki musi być keramzyt taki, jak jest w sklepach ogrodniczych albo w marketach tam przy roślinach. Jest to keramzyt ogrodniczy i on się nadaje jak najbardziej do filtracji biologicznej. I ten keramzyt też jest stosowany w niektórych oczyszczalniach ścieków. Bardzo ładnie to filtruje, bardzo dobrze się sprawuje, jest niedrogi. I z keramzytem jeszcze jest kwestia tego typu, że jeżeli go włożymy do filtrów na przykład kubełkowych, to trzeba go dać na środek lub na spód, bo unosi się na wodzie. Jeżeli go na przykład damy u samej góry, to może nam zatkać odpływ wody. Także z keramzytem tak to wygląda. No i jeszcze na doczyszczenie można stosować watę perlonową. Też bardzo dobrze się to stosuje, bardzo ładnie czyści. No i też się z czasem zagnieżdżą w tym bakterie, jeżeli to dłużej posiedzi. Oprócz tego do filtracji na przykład różnej chemii, jeżeli że się tam na przykład jakieś leczenie ryb robili, czy jakąś chemię chcecie odfiltrować, bardzo dobry jest węgiel aktywny, na przykład tego typu. Też bardzo ładnie czyści, tylko trzeba to systematycznie wymieniać, bo jeżeli po prostu przetrzymacie go dłużej, no to wtedy zamiast filtrować, to może po prostu wziąć i uwalniać inne szkodliwe substancje. Na przykład przy podmianie wody, jeżeli był nasączony różną chemią, podmienicie wodę, a nie wymienicie wkładu we filtrze, no to wtedy może być tak, że zamiast ten węgiel czyścić, no to ten węgiel będzie na przykład nasycał tą czystą wodę jakąś chemią, którą wcześniej pochłonął. Oprócz tego
powiem wam o różnych innych preparatach i różnych innych rzeczach stosowanych, filtrach, ale to będzie osobny filmik. Powiemy na przykład, czym usunąć fosfor, czym usunąć na przykład amoniak. Ale tak jak powiedziałem, to będzie inny filmik i tak samo poświęcę cały dział związany z chemią, z badaniami, z testami. I zapraszam was na swój kanał Milano 1970 Wajda, gdzie zamieściłem kilka różnych filmików związanych z chemią wody, z filtrowaniem wody, z testami filtrów i tak dalej. Dziękuję, pozdrawiam, na razie.